Barometr krakowski jest to pomysł corocznych badań mieszkańców, badań społecznych mieszkańców pod kątem ich oczekiwań, ale także pod kątem oczekiwań poszczególnych grup społecznych. W pierwszym barometrze przebadaliśmy mieszkańców, ale także przebadaliśmy studentów. Dzięki temu uzyskaliśmy szereg informacji, co oczekują studenci studiujący w Krakowie. Druga edycja dotyczyła dzielnic i tam oprócz badania mieszkańców przebadaliśmy bardzo szczegółowo oczekiwania mieszkańców w stosunku do swoich dzielnic. Tegoroczny barometr miał tą część ogólną i miał część poświęconą seniorom i też mamy szereg informacji dotyczących oczekiwań seniorów. Rokrocznie właściwie badamy zapotrzebowania informacyjne związane z tym przedsięwzięciem. W tym roku badaliśmy organizacje pozarządowe, przedstawicieli mediów, środowisk akademickich i też przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pytając o to, co jest dla nich najistotniejsze, na ile te pytania, które mieliśmy w zeszłych latach, są wciąż aktualne, jakie nowe by zaproponowali. A to, co najważniejsze w tym roku, no to przede wszystkim zmiany wśród priorytetów mieszkańców wobec tego, czym władze miasta powinny się zająć w mieście. Wciąż na samej górze tej listy jest stan powietrza, natomiast mniej ludzi na niego wskazuje niż w zeszłych latach, a więcej wskazuje na łatwość przemieszczania się po mieście, czy dostępność miejsc parkingowych, które zaczynają wyrastać na jeden z głównych problemów wskazywanych przez mieszkańców. Jednocześnie obserwujemy, że rzadziej się wskazuje na kwestie bezpieczeństwa, rzadziej się wskazuje na kwestie terenów zielonych. To znaczy, że część mieszkańców uznała, że te sprawy są załatwione. Przede wszystkim staraliśmy się, aby poznać różne grupy, jeśli chodzi o kwestie wieku, miejsca zamieszkania, ale również jak ich postrzeganie problemów miasta ma później wpływ na decyzje władz. A więc na przykład czy w kwestii niedoinformowania o sprawach miasta, co wyszło w pierwszych badaniach, władze miasta potem wyciągną jakieś wnioski. I po dwóch latach okazało się, że rzeczywiście mamy zwiększone poczucie doinformowania. A więc to, co miał za zadanie zrobić barometr, czyli z jednej strony sprawdzić, pokazać obraz, ale później wyjaśnić i wskazać, co należy zrobić, aby ten obraz był pełniejszy, lepszy, to zostało spełnione.